Cześć, nazywam się Małgorzata Paszko, jestem studentką Warszawskiej Szkoły Filmowej i reżyserką filmu Martwa Natura. Film jest dokumentem kreacyjnym, który opowiada o tym, jak destrukcyjny wpływ ma człowiek na otaczającą nas naturę. Przechodzimy przez sekwencje coraz bardziej niepokojące i coraz bardziej zwiększamy gradację tego negatywnego wpływu człowieka. W całym filmie pada tylko jedno słowo, czyli uwaga. Właściwie od dłuższego czasu chodził za mną temat współczesnego człowieka i jego podejścia do otaczającego świata, tego jak bardzo ludzie często są pełni pychy, takiego egoizmu i wyczerpują te wszystkie zasoby naszej planety tak zupełnie bez kontroli. Zastanawiam się, w jaki sposób podejść do tego tematu, w jaki sposób go ugryźć. I udało mi się odwiedzić Muzeum Sztuki Współczesnej w Paryżu, gdzie właśnie trafiłam na seans takiego filmu w zaciemnionej sali, tam byłam zupełnie sama. I to był film właśnie dotyczący zwierząt i naszego podejścia do nich, całkiem drastyczny. W każdym razie wyszłam z niego dosyć wstrząśnięta. No i stwierdziłam, że bardzo chciałabym użyć jakby swojej wrażliwości, swoich możliwości, żeby o tym opowiedzieć. Jeżeli chodzi o czarno-białe zdjęcia, to z Filipem tak naprawdę pracowaliśmy już drugi raz nad filmem dokumentalnym i bardzo szybko podjęliśmy tę decyzję, że te przestrzenie, które będziemy nagrywać, de facto od morza po góry, na przestrzeni kilku miesięcy, one będą tak różne od siebie i nie damy rady złapać tutaj takiego wspólnego looku. Nie będziemy mieć wpływu realnie na paletę kolorów. Więc stwierdziliśmy, że ta czerni biel tak bardzo to uspójni i pozwoli nam stworzyć właśnie z tej opowieści coś takiego bardziej imersyjnego, taką opowieść wrażeniową. I gdzieś w tym wszystkim chcieliśmy odejść od tej formy reportażowej, żeby tę taką brzydką realność pokazać właśnie w sposób malarski, w sposób piękny, żeby na początku kadr, na który patrzysz, wywoływał w tobie pozytywne skojarzenie i dopiero kiedy skupisz się na tym, co on dokładnie przedstawia, żeby on cię odrzucał. Więc staraliśmy się uchwycić tutaj ten kontrast między treścią a formą. Poza tym bardzo dużo pracowaliśmy też nad dźwiękiem i sound designem. Tutaj wspaniała robota mojej dźwiękowczyni Kasi Kowalczyk, z którą spędziłyśmy bardzo dużo godzin w studio. I musiałyśmy część miejsc po prostu wykreować od zera. Wymyślić też, jak dźwiękiem budować to napięcie, bo jednak napięcie w tym filmie było bardzo ważne, żeby ono przechodziło przez taką gradację. A więc tutaj ten sound design i dźwięk to jest taki bardzo duży filar oprócz zdjęć.